Vectorworks posiada dwa narzędzia do wstawiania ekranów i projektorów. VideoScreen to narzędzie do wstawiania prostego ekranu i jednego projektora, nawet o różnych kształtach. Natomiast Blended Screen to wstawianie ekranów wielkoformatowych i kilku projektorów, nawet ekran może być wygięty. Zacznijmy może od tego pierwszego. VideoScreen. Pierwsze kliknięcie to punkt wstawienia, drugie kliknięcie to obrót. Ekran został wstawiony. W parametrach mamy możliwość wyboru przedniej lub tylnej projekcji. Mamy zmianę proporcji 16:9. 16:9 Custom Dimension to opcja, w której wprowadzamy chociażby jeden wymiar ręcznie, drugi wymiar dobiera nam się automatycznie. All Custom Dimension, podajemy wymiary ekranu ręcznie na wysokość i szerokość obrazu. Proporcje wyliczane są i podawane poniżej, również przekąt na ekranu. Jeśli wybierzemy Rand Custom, mamy możliwość wstawienia okrągłego ekranu i podania jego średnicy. Pozostańmy przy 16:9, standardowy wymiar. Parametr frame, możemy włączyć ramkę, możemy tą ramkę wyłączyć, możemy włączyć same obramowanie. Pozostańmy przy ramie. Mamy możliwość zmiany parametrów tej ramy, szerokości, głębokość ramy, grubość ramy. Możemy pochylić ekran, jeśli jest nam to potrzebne. Jeśli chodzi o widok 2D, możemy włączyć linię środkową ekranu oraz pole widzenia, zmieniać parametry tego pola dla danego widza. Ekran możemy zamontować na kilka różnych sposobów, między innymi na nogach. Parametr Z wydłuża nogi, podnosimy ekran, obniżamy, automatycznie nogi są dostosowywane. Może być trójnóg, który działa na tej samej zasadzie. Może być górny lub dolny zwijak. Jako ciekawostka, montaż na nogach pozwala na włączenie wysłony. Wysłona również dobierana jest automatycznie i ma wiele parametrów, m.in. kolor i wielkość wysłony. Możemy ukryć ekran, możemy ukryć projektor, możemy ukryć linię projektora. Zmienimy na projektor bez nóg. Możemy zmienić obraz na projektorze, identycznie jak przy ekranach LED. Powróćmy do logotypu. I na tym parametry ekranu się kończą. Kolejne parametry to parametry projektora. Możemy wybrać rodzaj projektora. Przygotowałem tutaj kilka przykładów projektorów. Projektory mogą być małe, biznesowe, mogą być wielkie, profesjonalne, w ramach, bez ramy, jak również i projektory konkretnych firm. Tutaj są projektory Panasonica, projektory w ramie, projektory bez ramy. To wszystko można sobie tutaj elegancko ustawić, nawet wczytując własny projektor i przystosowując go do tego narzędzia. Powróćmy do naszego ekranu, naszego projektora. Kolejne parametry, jeśli chodzi o projektor, to przesunięcie projektora względem ekranu. Możemy go przesuwać w lewo, 1 metr. Możemy go przesunąć w prawo. Parametr Shift w dziale projektora. Automatycznie jest wyliczony kąt pomiędzy projektorem a ekranem. Możemy
skręcić nasz projektor do środka ekranu. Możemy pochylić nasz projektor. Palmę tilt w dziale projektor. Oraz zmienić sposób montażu projektora. Wyjustować do góry, wyjustować do dołu. Możemy zamontować ekran na kratownicy. Wtedy podajmy wysokość naszego projektora, na jakiej znajduje się dół kratownicy. Ewentualnie możemy zamontować projektor na lejerze. Mamy możliwość zmiany rodzaju lejera. Możemy zamontować projektor na kratownicy. Oraz najważniejszy parametr, dobór obiektywu. Place based on lens. Dobieramy wtedy odpowiedni obiektyw. Wraz z obiektywem wyliczana jest odległość od ekranu. Jeśli zmienimy z lens na distance, mamy możliwość wpisania odległości do ekranu ręcznie, a rodzaj obiektywu jest wyliczany poniżej. Dodatkowe rzeczy to możliwość stakowania projektorów. Zmieńmy rodzaj montażu, powiedzmy, na rigged podwieszony i zmienimy projektor na stakowany. Jeśli zmienimy rodzaj projektora na, powiedzmy, Panasonica z ramą, mamy możliwość stakowania projektorów w pionie, ewentualnie w poziomie, wpisując odległość między projektami. Wszystkie informacje o obiektywach, o wielkości ekranu, o odległości ekran-obiektyw możemy dodać za pomocą Text Option. Wybieramy odpowiednie parametry, które chcielibyśmy umieścić na naszym rysunku. I klikamy OK. Odpowiednie parametry zostały wyświetlone. Możemy to wszystko tutaj sobie poprzesuwać i wyświetlić. Kolejnym narzędziem jest Blended Screen. Blended Screen działa podobnie. Pierwsze kliknięcie punkt wstawienia, drugie kliknięcie obrót ekranu. Parametry są bardzo podobne. Przednia, tylna projekcja, ekran prosty, ekran wygięty. Wielkość ekranu, zmieńmy wysokość na 6 metrów. Pozostałe parametry są identyczne jak w videoscreen. Z tą różnicą, że żeby wstawić projektory, należy kliknąć Insert Projectors i wtedy projektory automatycznie zostaną wstawione i dobrane do wielkości naszego ekranu według parametrów tutaj, które są również bardzo podobne jak videoscreen. Mamy możliwość zmiany rodzaju projektora. Natomiast za każdym razem należy kliknąć Insert Projectors. Również projektory stakowane, Insert Projectors. Proszę zobaczyć, wektor automatycznie dobiera parametry projektorów do ekranu. Mamy możliwość zmiany jedynie zakładki. Możemy zmienić zakładkę na 1 metr. Zamontować projektory. Proszę zobaczyć, światło projektora na pewno w tym momencie wyjdzie poza ekran, chyba że zmienimy zakładkę na 2 metry. Insert projektor. Za każdym razem projektory zostaną przesunięte. Możemy zwiększać ilość projektorów, powiedzmy 5. Za każdym razem należy kliknąć Insert Projectors, ewentualnie Update. A w tym wypadku ekran i projektor jest oddzielnym obiektem. Mamy możliwość zmiany klikania w każdy projektor i zmiany poszczególnych projektorów, jeśli jest to komuś potrzebne, powiedzmy przesuwając go bliżej ekranu, zmieniając jego rodzaj. Mamy możliwość ingerencji w każdy projektor oddzielnie. Obraz zmieniamy jak
we wszystkich tego typu narzędziach Edit Screen Image.